To, co teraz jest bardzo dyskutowane, nie wiem, czy Państwo, panowie, śledzą strajk scenarzystów Hollywood. Tam jednym z głównych wątków jest to, co się dzieje w momencie, kiedy AI ma już tak dobrze, jest tak dobrze napakowana danymi wziętymi z kultury i jest tak dobrze wytrenowana, że na poziomie takich seriali poziomu Netflixowych jest w stanie generować scenariusze, które są nieodróżnialne od tych pisanych przez ludzi. Co więcej, bo dopowiem, bo moją właściwą specjalnością jest wirtualna rzeczywistość, aktorów bardzo łatwo zastąpić. To nie jest prawda. To nie jest prawda. W tej chwili możemy zastępować wrażenie ekranowe, ale input, czyli to, jakie emocje wzbudza w nas gra aktorska, prawda? To nadal musi być brane z aktorów oraz dodatkowo aktorzy tak naprawdę nie służą w tej chwili poza jakimiś arthouse'owymi filmami do generowania wielkiej wartości artystycznej na ekranie, tylko do sprzedawania filmów. Czyli że oni są dużymi nazwiskami, na te nazwiska idziesz, prawda? I nie zrobi ci wielkiego nazwiska jak jakiś sztuczny twór AI, o którym nikt nie słyszał, tylko robi ci Harrison Ford, robi ci Tom Hanks. Tak, tak, ja tylko mówię, że można zrobić kopię Harrisona Forda i takich przykładów. Tak, ale to wtedy będzie kopia Harrisona Forda. I teraz o to się też toczy duża batalia prawna w Hollywood, mianowicie za ile i w jakiej formule prawnej jesteśmy w stanie wykupić od aktorów lub ich spadkobierców prawa do wykorzystywania tych aktorów po wsze czasy, także za 100 lat młody Tom Hanks gra w następnym filmie, prawda? Ale to jak widzimy, to są na razie wąskie dziedziny, prawda? Natomiast jeżeli by patrzeć na to w długim horyzoncie czasowym, czyli zadać sobie pytanie, logicznie biorąc, jakich rzeczy AI w jakiejkolwiek formie, do czegokolwiek dojdzie, nigdy nie będzie mogła robić, a co będzie mógł zawsze robić człowiek, to ja nie widzę takich rzeczy. Nie jestem w stanie sobie logicznie zaprojektować takiej sytuacji, przy dowolnym postępie w rozwoju AI, ona nigdy nie będzie mogła zrobić czegoś, a to będzie mógł zrobić człowiek. Żeby wzbudzić emocje. No to chciałem powiedzieć, że pisarze zostały zastąpieni przez to już, już właśnie to mówiłem, tak. Ale właśnie w kuluarach wymieniliśmy doświadczenia. Pan Jacek mi jest winny odszkodowanie, bo przez niego spadłem z konia. Dlatego, że słuchałem w tym czasie audiobooku powieści Lód. I to jest Lód przez U zamknięty. I to jest bardzo dobra książka. W związku z tym wszyscy, którzy nie będą spowodowali spadania z konia, zostaną zastąpieni. Natomiast zła wiadomość dla pana jest, że pan nie pojedzie, żeby pić te bezalkoholowe drinki, bo pan będzie poszukiwany. I teraz problem jest teraz taki, że żeby być dobrym, to trzeba ćwiczyć. Patrzę na pana rektora, to powiem i bum, jak ten majster, czyli ćwiczenia, czyli mistrz. Żeby zostać dobrym dziennikarzem, to trzeba pisać. A sztuczna inteligencja nie da szans na uczenie, dlatego że będzie w tańszy sposób zastępowała tych, którzy umieją źle. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób można zostać panem Jackiem, żeby móc spać z koniem. Ale dlaczego tylko źle? Przecież ona się także optymalizuje pod kątem tego, jakie wrażenie skutek wywiera na odbiorcach. I idzie, ewoluuje w tym kierunku, który daje lepsze rezultaty, a porzuca te kierunki ewolucji, które dają gorsze rezultaty. Co więcej, te zmiany następują wiele rzędów wielkości szybciej, aniżeli jakikolwiek człowiek, który miałby się w swoim życiu uczyć pisać, grać na gitarze, cokolwiek. Więc tutaj jakby też nie widzę ratunku. Jest pewna różnica kulturowa pomiędzy Wschodem i Zachodem, ogólnie mówiąc Azją i Europą i Ameryką, mianowicie Azjaci nie mają tak sceptycznego, fatalistycznego podejścia do relacji człowiek-roboty, człowiek-AI. Tam dużo jest argumentów podawanych w stylu, że nauczymy się żyć w jakimś rodzaju symbiozy, kooperacji, gdzie człowiek będzie rodzajem interfejsu emocjonalnego. Ja myślę, że to wynika z pewnego oswojenia z tą technologią. Tak. Roboty, które przywożą na przykład na zamówienie jedzenie do pokoju hotelowego w Japonii widziałem 10 lat temu, co dla nas było wtedy zupełnie niesamowite, a tam było standardem. Tak, ale jest właśnie pytanie, dlaczego tam tak jest? Czyli dlaczego oni już do tej pory tak z
zaprzyjaźnili się, można powiedzieć, z technologią ingerującą w rozmaite dziedziny życia. Prawda? I dlaczego także na poziomie estetyki nie mają tego zgrzytu? Jak człowiek jedzie sobie tam do Japonii, to ma pierwsze wrażenie kiczowatości zderzenia technologii z kulturą. Oni nie odczuwają tego. To są rozmaite teorie idące do konfucjanizmu i do rodzaju duchowości, która jest oparta na rozmaitych wariantach buddyzmu. Czy gdzie tak naprawdę oświecenie polega na tym, że ty się wyzbywasz pewnego poczucia ja, poczucia osobowego istnienia tożsamości i rozmywasz się w takiej wszechwiedzy o wszystkich możliwych bytach, które są ze sobą połączone i przenikają, i oni jako te byty tak samo postrzegają materię nieożywioną. Czyli jest ta granica pomiędzy tym, co jest obdarzone świadomością w naszym znaczeniu, co jest organiczne, ludzkie, a tym, co jest smartfonem, krzesłem, podłogą, drzewem, psem, jest rozmyta. Nie? Wobec tego nie ma tam tego takiego twardej granicy, twardego kontrastu. To jest ludzkie, to jest nieludzkie, to jest maszynowe, to jest organiczne. Nie? Próbuję pokazać możliwe ścieżki wyjaśnienia tego paradoksu. Nie? Natomiast to, co w tej chwili nas głównie dotyczy, to są bezpośrednie aplikacje tych zmian na rynku pracy i na, powiedzmy, rynku kulturowym. Czyli to, co pan poruszył, uważam, że pan się myli w tym sensie, że ten problem, czy praca jest dla człowieka, czy człowiek jest dla pracy, właśnie teraz stanie się najbardziej aktualny, bo trzeba będzie produkować jakieś zastępniki pracy lub sensów tworzonych w życiu przez pracę dla człowieka w momencie, kiedy pewna grupa ludzi zostanie permanentnie pozbawiona pracy, ponieważ z różnych względów intelektualnych, kulturowych, wieku nigdy nie będzie się w stanie przekwalifikować ani tak wykształcić, żeby wejść w jakąś inną niszę, bo wszystkie inne zostały zastąpione przez AI czy automatyzację. Dziękuję panie Jasku. Panie Kari. Ja na potrzeby tej dzisiejszej debaty myślę, że mogę taką rolę optymisty i osoby, która z perspektywy praktycznej patrzy na sztuczną inteligencję. Bardzo panu dziękuję za optymizm, tak. Ale pan ma taką naturę w związku z tym. Jest mi łatwiej zdecydowanie. I bardzo dobrze trafia do mnie ta analogia tych innych optymistów, którzy patrzą na tę pozytywną stronę AI i mówią o tych obawach a propos rynku pracy i tego, czy ile osób straci pracę. Ta analogia do dorożkarzy w momencie, kiedy pojawiły się samochody. Także to jest mniej więcej, robią tę analogię, że sztuczna inteligencja to jest mniej więcej tak samo jak prowadzenie samochodu. Nie wiem, czy ta analogia jest tutaj dobra i czy sztuczna inteligencja to jest tego typu transformacja, ale jako taki zamysł umysłowy można sobie taką analogię wprowadzić. I również to, co mówią optymiści, to jest to, że prawdopodobnie pracy straci mały procent, czyli nie tylko ludzie będą musieli zmienić. Tutaj pojawia się argument, ale ludzie nie będą wiedzieli, jaką pracę mogą podjąć, tak, w dobie sztucznej inteligencji, co oni będą mogli robić. Ja wychodzę z założenia, że ludzie się tego nauczą. Będą wiedzieli, że chociażby jest już kilku takich promotorów. Wiadomo, że osoby, które na przykład sprzedają swój głos, czyli powiedzmy lektorzy audiobooków, to jest w tej chwili zawód bardzo zagrożony. I co robią promotorzy, którzy już patrzą w przyszłość? Na przykład, nie wiem czy wiecie, Jarek Kuźniar od kilku miesięcy przeuczył model laboratorium amerykańskiego odnośnie swojego głosu i w tej chwili czyta jego głosem. Jego podcast jest czytany przez sztuczną inteligencję. Zapraszam, bardzo fajne podcasty, 2-3-minutowe, Ukraine in Grief, pierwszy odcinek już wyszedł, AI in Grief. On po prostu uwolnił swój czas, sprzedał swój głos, ale sprzedał dla siebie samego, uwolnił swój bardzo czas. Bardzo dziękuję za ten optymistyczny wkład do naszej dokładnie. I w tej chwili on dyskusji. Już patrzy na model biznesowy, co on może zrobić, wiedząc, że za 3 lata prawdopodobnie jako ta osoba, której głos jest rozpoznawalny, każdy będzie mógł sobie go podbrać, on wyszedł do przodu i powiedział: OK, to ja pomyślę, jak mogę, ja mogę już zrobić to w tej chwili. I myślę, że w tej czytałem chwili. Czytałem taką statystykę, która mówi, że 60% prac, które w tej chwili wykonujemy, nie istniało w połowie ubiegłego wieku. Zawodów różnych. Więc rozumiem, że stawia pan głównie na kreatywność, rozwój, modele biznesowe nowe, które pozwolą na realizowanie czegoś innego. Dokładnie. Ale chciałbym poruszyć inny temat, który też wydaje mi się bardzo ważny w kontekście naszej dyskusji, a mamy bardzo mało czasu dzisiaj w sumie. Chciałem poruszyć temat dotyczący kosztów i możliwości manipulacji, bo zbudowanie systemu porównywalnego z GPT, prawda, wiąże się z kosztami rzędu miliardów dolarów, tak, i stać na co nielicznych. Duże firmy, tak, ewentualnie jakieś kraje, prawda, które mogą to
to zbudować. Natomiast narasta obawa, że te podmioty mogą wykorzystywać swoją monopolistyczną pozycję do wpływania na jednostki, czy nawet globalne trendy. Czy można zapewnić jakąś równowagę sił, czy jakieś elementy regulacyjne można tutaj wprowadzić, żeby promować konkurencję, różnorodność, demokrację, sprawiedliwość? To jest bardzo dobre pytanie. Natomiast może byśmy w pierwszej kolejności odpowiedzieli sobie na pytanie, jak jest w tym momencie, jeśli chodzi o regulacje prawne. No i można powiedzieć, że kwestia sztucznej inteligencji jakoś specjalnie w tym momencie nie jest chroniona prawnie. W sensie Europa może jako pierwsza pracuje do 2018 roku nad rozporządzeniem w tym zakresie. Przy czym mamy rok 23, te prace trwają od 18, jednak tutaj widać jest sporo kwestii, które należy zaadresować. Natomiast można powiedzieć, że to, co jest super ważne w kontekście sztucznej inteligencji, ale tak samo jak w zakresie ochrony danych osobowych czy innych takich elementów związanych z nowymi technologiami, to jest tak naprawdę rozpoznanie, z czym mamy do czynienia. I to, na czym twórcy tych regulacji się skupiają w tym momencie, to to, żeby tak naprawdę podzielić, z jakimi rodzajami sztucznej inteligencji mamy do czynienia, ale w kontekście takiej gradacji, co jest całkowicie zakazane, co może być bardzo ryzykowne, co jest dostępne, a co tak naprawdę nie wymaga żadnych dodatkowych restrykcji. I z pewnością to wiąże się też z tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja może ingerować w życie w człowieka, tak? Bo na pewno to, co będzie traktowane jako zakazane, to chociażby jakiś social scoring, czy tego typu sztuczna inteligencja, która bardzo ingeruje w życie indywidualnego człowieka. Natomiast oprogramowanie czy sztuczna inteligencja, która będzie tak naprawdę w prosty sposób wykorzystywać jakieś algorytmy, żeby nam pomóc w codziennym życiu, ona jak najbardziej będzie dostępna i każdy zdecydowanie będzie też szukał takich usprawnień. Natomiast jakbyśmy popatrzyli też na inne obszary geograficzne, to podobno w Stanach jakieś prace zaczynają się tworzyć w kontekście regulacji. Jeśli chodzi o Azję również, natomiast tam się pojawia pytanie, jak będzie wyglądała rzeczywistość tu dopowiem versus... może, dwa dni temu Senat USA zajął się tematem regulacji dotyczących sztucznej inteligencji i wszystkich zaskoczyła wypowiedź Sama Altmana, tak, szefa OpenAI, który mówił, że bardzo się boi, prosi o regulację. Z takimi rzeczami nie mieliśmy jeszcze do czynienia. No właśnie, i tutaj jeszcze nawiązując do tego, co profesor mówił na początku, mam na myśli do tego dostawcy, do Google'a, który nie chce wkroczyć na rynek europejski. Generalnie jest tak, że jeżeli ktoś chce cokolwiek sprzedawać w Europie, nawet jeżeli jest to firma z siedzibą w Stanach, w Azji, to jeżeli pojawia się na rynku europejskim, ona i tak musi przestrzegać europejskich regulacji, tak? Więc pewnie my może w jakimś zakresie będziemy się czuli chronieni, jeżeli to prawo kiedyś faktycznie zostanie uchwalone. Natomiast... Czy spowolnimy swój rozwój? Czy spowolnimy? Jedna i drugie. Chyba nie. Już spowolniliśmy. To, co jeszcze chciałam tutaj dodać a propos kosztów, to no, jako firma, która jest blisko biznesu, która jest firmą doradczą, to na kwestię tej sztucznej inteligencji patrzymy z różnych obszarów. Tak? Jedno to jest ochrona prawna, mamy cały zespół, który zajmuje się tak naprawdę tym, żeby pomóc klientom odnaleźć się w tych regulacjach i tym, w jaki sposób oni tą sztuczną inteligencją tak naprawdę mogą się wysłużyć w swoich biznesach. Dwa, to też jest kwestia tego, że no, my nie mamy innego wyboru, tak? My musimy się dostosować do tego, w jakim kierunku poszedł postęp. To, nad czym możemy próbować panować, to to, w jaki sposób to będzie uregulowane, czy w jaki sposób będziemy się czuli chronieni. Więc myślę, że to jest bardziej taka kwestia, że to, co my uregulujemy albo opiszemy, to jeżeli byłoby respektowane tak naprawdę na całym świecie, to jakaś kontrola może się pojawić. I z perspektywy też biznesu czy kosztów złożenia takiej sztucznej inteligencji, to jeżeli byśmy mówili o dostosowaniach dla potrzeb opisania jakiegoś procesu, na przykład szukamy uproszczenia czegoś, żeby ktoś manualnie nie analizował dokumentu, tylko na przykład, żeby to robiła sztuczna inteligencja, to wcale nie są koszty miliardów złotych. Podobno to są dziesiątki tysięcy dolarów i wcale to nie są miliardy. Czy mogę mieć pytanie do Pani? W jaki sposób prawnie można kontrolować kierunek rozwoju technologicznego? Tego nie jesteśmy w stanie kontrolować, natomiast możemy określić, jakiego typu mamy rodzaje tej sztucznej inteligencji i jedyne, co może spowodować jakiś impact na to, w jaki sposób ta technologia się rozwija, to są potencjalne kary, tak? No bo jeżeli zakażemy w Europie
sztucznej inteligencji. Czyli policja AI. Coś w tym stylu, tak? No jak to będzie wyglądało fizycznie, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast my możemy jedynie kontrolować, tak, w jakim zakresie sztuczna inteligencja ingeruje i czy ona na danym obszarze geograficznym będzie zakazana, obwarowana karami, jeżeli do jakichś wykroczeń będzie dochodziło. Ja może tutaj podam takie przykłady, dwa. To jest oczywiście kulawy z punktu widzenia ekonomicznego. Mianowicie wartość rynkowa zderzona dużej firmy, zderzona z produktem narodowym brutto krajów. Apple jest przed Włochami, Brazylią, Kanadą, Rosją, Koreą, Australią, Hiszpanią. Microsoft jest przed Brazylią, Kanadą, Rosją. Amazon jest przed Koreą, Australią i tak dalej. Te firmy nie zależą od rządów. One w tej chwili mamy przetasowanie, to znaczy z tego paktu transatlantyckiego powstał pakt wokół basenu Pacyfiku. Prawda? W związku z tym tam będzie ta rozgrywka. Do nas, do Europy, przerysowując, będziemy przyjeżdżali do muzeów, podziwiać sztukę. Natomiast my, zwalniając wszystkie tego typu rozwoje, o których mówimy, przez stawianie dodatkowych ograniczeń, zapłacimy karę postępu. To jest taki pesymistyczny obraz. W związku z tym pytanie, czy jeżeli nie mamy wpływu na kraje takie jak Chiny, Indie, prawda, to czy my mamy szansę bycie właśnie tym apostołem poprawności gospodarczej, politycznej, humanistycznej, mamy szansę w tym wyścigu gospodarczym. I to jest oczywiście zupełnie fundamentalne pytanie, jeżeli chcemy powiedzieć, co będzie się działo z następnymi pokoleniami tutaj. Super. Ja będę starał się jednak szukać optymizmu. I tutaj zwrócę się do pana Karima, który wykazał się optymizmem w poprzedniej wypowiedzi. Czy firmy mogą wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji w celu zwiększenia swojej wydajności operacyjnej, rentowności, ale także takiej ogólnej przewagi konkurencyjnej w szybko ewoluującej gospodarce? Czy to się dzieje? Rozumiem, że tak. Jeżeli tak, to jak to się dzieje, jakie są ograniczenia i na jakim jesteśmy etapie? Pewnie. I tu myślę, że płynnie nawiążę do tego, co powiedział pan profesor. No my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby inne obszary geograficzne szybciej rozwijały się w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji niż firmy w Polsce. Tak, no działamy na rynkach globalnych. I oczywiście z takim zastrzeżeniem, że sztuczna inteligencja nie ingeruje w prywatność poszczególnych jednostek, że mamy obwarowania etyczne, moralne i tak dalej, ale na potrzeby organizacji, tego, żeby organizacje działały w sposób efektywny, no musimy działać tak jak cała reszta świata. Tak? I tutaj pod tym kątem myślę, że no, Komisja Europejska nie strzeli sobie w stopę i nie wprowadzi takich regulacji, które w mocny sposób ograniczy to wykorzystanie w Europie i nie będziemy w tym ogonie światowym, ale w perspektywie konkurencyjności to jest istotne. Tak? Polskie przedsiębiorstwa muszą wykorzystywać, już w tej chwili muszę powiedzieć, że muszą wykorzystywać albo zacząć wykorzystywać te dobrodziejstwa, które płyną ze sztucznej inteligencji. W jakim kontekście? W kontekście przewag, chociażby jeśli mówimy o stronie przychodowej przedsiębiorstw, żeby tworzyć lepsze oferty dla swoich klientów i nie po to, żeby szpiegować swoich klientów i zobaczyć, gdzie poszczególni klienci chodzą, tylko wykorzystując chociażby procesy statystyczne, tak, do tego, żeby oferta była dostosowana coraz lepiej. Te firmy, które lepiej korzystają ze sztucznej inteligencji, mogą szybciej dopasować ofertę, stworzyć lepsze produkty, stworzyć fajniejszą ofertę. Czy w perspektywie kosztów oczywiście, czyli żeby działać płynniej, żeby wykorzystywać to, co jeszcze do tej pory, to z panem profesorem nazywaliśmy uczeniem maszynowym bardziej niż sztuczną inteligencją, teraz już wszyscy używają tej nomenklatury, ale żeby wykorzystywać te modele do tego, żeby działać sprawniej, żeby lepiej planować koszty logistyki, koszty działania operacji poszczególnych firm. Do tego się wykorzystuje sztuczną inteligencję, oczywiście te najnowocześniejsze, również polskie przedsiębiorstwa. Jak będziemy to za mocno hamować, albo będziemy podchodzili z taką dużą rezerwą do tego, co się dzieje i będziemy mówili, a to zobaczymy, co zrobią inni, no to takie firmy zostaną z tyłu na tym konkurencyjnym rynku. Ale to jest właśnie ta główna różnica etyczna. Mamy inną etykę w
Europie, na Zachodzie, zwłaszcza w Europie, inną etykę w Azji, w Chinach. Jeżeli tam nie stawiają tego typu barier, ten problem był jeszcze przed wybuchem AI, rzeczy włącznie Big Data i rozwoju, na Zachodzie się mówi, kapitalizmu integracyjnego, w Chinach social credit system, który zasadniczo polega na tym, że im więcej masz informacji o ludziach, tym bardziej jesteś w stanie optymalizować różne systemy komercyjne, niekomercyjne pod obsługę tych ludzi. W systemie kapitalistycznym ta obsługa przekłada się na zysk, wobec tego na zwycięstwo w wyścigu konkurencyjnym, prawda? Jakiekolwiek bariery będziemy stawiać dla zbierania właśnie informacji o ludziach i wykorzystywania ich do uczenia, czy AI, czy jakichś nawet pod stopniem AI systemów dla dostarczania produktów, to my będziemy przegrywać ten wyścig. Okej, my możemy sobie założyć takie ograniczenia i przez jakiś czas będziemy się szczycili tym, że my tutaj pracujemy etycznie, ale potem ci w Chinach, czy nawet w Ameryce, którzy nie mają tych ograniczeń, wyprzedzą nas w tym wyścigu i prędzej czy później i tak tu wejdą, tylko na swoich warunkach, bo my już będziemy za słabi, żeby im się przeciwstawić. Więc co się wyłania w tym momencie? Wyłania się pewien rodzaj determinizmu technologicznego, który prowadzi nas tylko w tym kierunku, którym, że tak powiem, sama natura rzeczywistości, czyli prawa fizyki, z których wynika, jakie rodzaje systemów informatycznych, jakie rodzaje sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie zbudować, nas prowadzą. I teraz albo można by zakazać je całkowicie, ale żeby to zrobić, trzeba by wprowadzić jakiś rząd globalny, który ma siłę cenzurowania absolutnie wszystkich, i aktorów korporacyjnych, i aktorów państwowych, co jest oczywiście niemożliwe. Jeżeli tego nie wprowadzimy, to pozostajemy niewolnikami konkurencji, która prowadzi nas zarówno do konkurencji pomiędzy państwami, jak i konkurencji komercyjnej, ale obie te konkurencje odbywają się na tle postępu technologicznego. I nie ma realistycznego scenariusza, poza jakąś bombą atomową, która wszystko niszczy i cofa nas do epoki kamienia łupanego, która zatrzymuje ten wyścig. Co najwyżej możemy sobie na jakiś czas zbudować enklawy i cieszyć się, że w tej enklawie sobie jeszcze żyjemy na stary sposób.